Czas na bardzo mocną kawę. Witam Państwa, witam również moich gości. Paweł Szramka, poseł Kukiz 15, Piotr Kaleta, Prawo i Sprawiedliwość, Dariusz Standerski, dyrektor programowy Lewicy. Witam Panów, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No ile pączków wczoraj, ile pączków było zjedzonych wczoraj? Bardzo proszę się przyznać. Na początek może Pan poseł Piotr Kaleta. Proszę o łatwiejszy zestaw pytań. Nie, tak poważnie chyba trzy padły. No, pan Paweł Szramka, bardzo proszę, ile było zjedzonych pączków? U mnie również były trzy pączki, każdy innego rodzaju. Solidarnie. A pan Dariusz Standerski, ile pączków wczoraj zjadł? No, muszę powiedzieć, że jesteśmy wyjątkowo zgodni, bo też trzy, tylko tym razem z różą. O, i to wcale nie było, drodzy Państwo, ustawiane pytanie, bo nie spodziewałam się tutaj takiej zgodności, więc teraz jestem bardzo ciekawa, czy zgodność również taka sama będzie w innych tematach. A zaczynamy od projektu ustawy dotyczącej mediów, projektu dotyczącego podatku od reklam. I na początek pytanie do pana posła z Prawa i Sprawiedliwości. Opozycja twierdzi, że tym projektem ustawy rozwalacie Państwo media w Polsce. Dlaczego tak robicie? No jeżeli opozycja twierdzi, że rozwalaniem mediów w Polsce jest wprowadzenie podatku od reklam, bo to chyba trzeba bardzo wyraźnie podkreślać i cały czas o tym mówić, że to nie jest podatek od mediów, który zamyka mediom usta, tylko to jest podatek od reklam. I w dobie dzisiejszej, kiedy właśnie mamy tak trudną sytuację i kiedy my zakładamy, że ten podatek, który jeżeli zostanie wprowadzony, będzie podatkiem znaczonym, czyli dedykowanym, czyli określonym na konkretne cele, w konkretne miejsca w obrębie budżetu państwa, czyli to jest służba zdrowia, przede wszystkim służba zdrowia, walka z COVID-em, ale także odtwarzanie tych kwestii dotyczących szeroko pojętej kultury medialnej, no to chyba to jest coś najbardziej oczywistego, że to jest krok we właściwym kierunku. My nie robimy tutaj jakiegoś wyłomu na skalę światową, na skalę europejską, bo przecież tak na dobrą sprawę wszystkie kraje zachodnie taki podatek mają. Jeszcze raz chcę bardzo stanowczo podkreślić, to jest podatek od reklam, który nie uderza w małe redakcje, jak to się też mówi, jak to opozycja tutaj larum gra, że to jest podatek, który będzie uderzał w małe przedsiębiorstwa medialne. Otóż nie. Są określone odpowiednie progi, są określone odpowiednie dochody, które giganci finansowi osiągają, oczywiście giganci w tym obszarze. Dobrze, to postawmy tutaj kropkę. Bardzo proszę pana z Lewicy. Taka składka solidarnościowa. Niech pan Dariusz Standerski nam powie, dlaczego skoro nie ma konkretnych informacji, to jest dopiero jeszcze projekt ustawy. Rzecznik rządu mówił, że to prace jeszcze będą trwały i trwały, długa droga do tego. To dlaczego już takie larum, jak to pan poseł Kaleta nazwał, jest już podnoszone? Bardzo proszę, Dariusz Standerski. Pani redaktor, szanowni państwo, kiedy Prawo i Sprawiedliwość publikuje jakiś projekt ustawy, to nigdy nie jesteśmy pewni, czy prace nad nim potrwają 5 lat, czy 3 dni. Dobrze pamiętamy projekty ustaw, które były publikowane o godzinie 23, a o godzinie 9 następnego dnia nad nimi głosowaliśmy. Prawo tworzone w ostatnich latach w Polsce jest bardzo źle, co świadczy o tym, że niezależne wskaźniki, na które powoływał się Mateusz Morawiecki, pokazują, że jakość stanowionego prawa w Polsce jest coraz gorsza. A ta dokładnie ustawa wprowadzająca podatek od reklam to odpowiednik ustawy węgierskiej, a jeżeli mamy szukać innych odpowiedników na świecie, to taka sama konstrukcja została zastosowana w Indiach, więc odpowiedzmy sobie na pytanie, w którym kierunku chcemy iść, czy chcemy iść w kierunku węgierskim, gdzie później tę stawkę podatkową podwyższono do 50% i dzisiaj nie ma już telewizji, które mogłyby krytykować rząd, a wszystkie tego typu media przyniosły się do internetu, który jeszcze został tą niezależną enklawą. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość coś publikuje, to wiedzmy, że może zostać uchwalone już na następnym posiedzeniu Sejmu, zwłaszcza, że ta ustawa ma wejść w życie przecież 1 lipca tego roku. To nie przypadek, że wybrano właśnie taką datę. To będzie szybka ścieżka niestety. Pytanie do pana posła z Kukiz 15. Bardzo proszę, dlaczego państwo dołączyliście do tej retoryki opozycji, że ta ustawa to jest zamach na wolne media? Jest kilka argumentów, panie redaktor. Przede wszystkim nie zgadzamy się na podwójne opodatkowanie, a tym byłby podatek od reklam, ponieważ wszystkie telewizje, wszystkie media w Polsce płacą podatki CIT, płacą podatki VAT, tak więc one już dokładają się do budżetu.
Nie zgadzamy się również na to, żeby obciążać dodatkowo media, które mają ważną rolę do przekazania, bo nie mamy wątpliwości, że każde media są od kogoś zależne. Czy to media publiczne, czy prywatne, są w czyichś rękach i te właściciele tych rąk również mają swoje upodobania polityczne, czy też powiązania nawet polityczne. Natomiast bardzo ważne jest, żeby w wolnym państwie, w demokratycznym państwie istniały różne sposoby, z których Polacy mogą czerpać informacje. Tak więc wszystkie media, nie tylko publiczne, ale i media prywatne są bardzo ważne. Bo mamy między innymi wiele przypadków, kiedy dzieją się rzeczy niekoniecznie na korzyść władzy i one wychodzą dzięki mediom prywatnym. Tego może w TVP byśmy nie usłyszeli. I to jest, nie jest przytyk akurat do obecnie rządzącej, bo czy by rządziła Platforma, Lewica czy Kukiz 15, ważne, żeby poza mediami publicznymi, głównie sterowanymi niestety przez partię rządzącą, również były media prywatne, które kontrolują władzę. Oddajmy głos zatem posłowi Kalecie. Słyszał pan te wszystkie zarzuty. No nie są to dobre opinie na temat tego projektu. No cóż, problem polega na tym, że zarówno pan poseł, jak i pan z Lewicy chyba dokładnie tej ustawy nie znają. Znaczy, po panu pośle z Lewicy ja się spodziewam, że on tutaj nic mądrego by nie powiedział, że to trzeba i ten uśmiech to potwierdza. Ale to panie pośle, jest poranek, piątek, bądźmy dla siebie przynajmniej miłymi. W związku z tym, ale dziwię się tutaj Pawłowi. W nieładnym kierunku prowadzi pan tą dyskusję. Dziwię się Pawłowi Szramce, że on jako poseł z poprzedniej kadencji doskonale wie, że każdy projekt ustawy jest projektem konsultowanym. Czy jeśli chodzi tutaj o to argumenty, które pan poseł przedstawił, są dokładnie odwrotne. No panie pośle, jeżeli pan twierdzi, że jest to podatek, który zamknie wolne media w Polsce, gigantów światowych, i to jest nie podatek, twierdzę, że zamknie. Nie twierdzę. To pan to powiedział, że pan w swojej retoryce w tym kierunku, no to jesteśmy w błędzie, bo ja podkreślam, utrudnić pracę. My nie opodatkowujemy działalności stricte medialnej, tylko z tego, co media wnoszą również do działalności swojej, czyli reklam. W związku z tym widełki, które są tutaj stworzone, to znaczy się inaczej, zaproponowane, żeby też sprawa była jasna, idą w tym kierunku, żeby to były, można powiedzieć, pewnego rodzaju ochłapy. Ja usłyszałem wczoraj pewne bardzo ciekawe zdanie, które powiedział mi jeden młody człowiek, który tak troszeczkę niekoniecznie jest związany z polityką, on tylko ją obserwuje. Czasami ja też cięgi od niego dostaję, że on to nazwał, że to jest kwik. To jest kwik bardzo bogatych ludzi, którzy muszą troszeczkę ze swojego olbrzymiego dochodu, z olbrzymiego zysku podzielić się z kimś innym. No dobrze, ale ustalmy jedno. Czy te media, które brały udział w proteście, w ogóle nie płacą podatku? Jeszcze tylko panie pośle, ustalmy. Chciałbym jeszcze na chwilę powiedzieć o tym, co mówił pan z Lewicy. No nie daj Boże, żeby Lewica wprowadzała nam takie ustawy, jak sprowadzała za czasów, kiedy mieliśmy chociażby aferę Rywina. Bo przecież kto wtedy rządził, żeby w ogóle Lewica wypowiadała się na temat wolności mediów? Przecież to pan jest spadkobiercą, pana formacja jest spadkobiercą tej formacji, która... Czekałem na to, panie pośle. Bardzo proszę, Dariusz Standerski, niech się odniesie do słów pana posła Kalety. Potwierdza, no, to, co pan, co, poziom pana formacji. Panie pośle. Teraz głos oddaję panu Standerskiemu. Bardzo proszę, no niezbyt są to przychylne opinie na temat waszych rządów. Nie, po prostu kiedy jest program z panem posłem Kaletą, to można spodziewać się dwóch rzeczy. Obrażania innych rozmówców oraz nawiązania do PRL-u. I po prostu mamy ten pewnik. No, pan poseł Kaleta może jest frustrowany, że kolejną kadencję siedzi w Sejmie. Wszyscy koledzy są ministrami, on dalej siedzi w ostatnich ławach sejmowych. Ale też gratuluję, panie pośle, pańskiego dorobku. A pana nie chciało, no właśnie, a pan by nie chciał siedzieć w polskim Sejmie? No przecież to jest zaszczyt, pan czy nie zaszczyt? Też, nie? Znaczy, panie pośle, dostałem akurat tyle samo głosów, co pan. No ale jest pan posłem, czy nie? Ale, szanowny panie pośle, dostałem w tych wyborach tyle samo głosów, co pan, a pan chyba porażkę dobrze zna, bo jak trochę spadł w sondażach, to pan dostał ostrzelanie w 2011 roku w wyborach do Senatu, więc pan coś o porażkach wie. Natomiast jeżeli chodzi o... Panowie, wychodzimy z tej piaskownicy w tym momencie i już nie przekrzykujemy się i nie przebijamy się na ilość głosów.
Bardzo proszę o spokój. Teraz ja zadaję pytania. Halo. Panowie, ja zadaję pytania, a my wychodzimy z tej piaskownicy, bo spotkaliśmy się tutaj po to, aby rozmawiać merytorycznie. Więc teraz pytanie do pana posła Szramki. Czy uważa pan, że no właśnie ta ustawa odbiera wolność słowa mediom, bo taka retoryka się pojawiła? Nie, pani redaktor, aż taka retoryka nie jest właściwa. Ona oczywiście nie odbiera wolności słowa, natomiast zdecydowanie utrudnia sprawowanie tej wolności słowa przez prowadzenie mediów poza mediami rządowymi. Pamiętajmy, że wszystkie media płacą podatki, tak jak powiedziałem, płacą PIT, płacą VAT, różne inne koncesje i tak dalej. Również mają swój ogromny wkład w wydarzenia kulturalne, sportowe, które również sponsorują. Tak więc nie jest to tak, że telewizje poza telewizją publiczną, wszystkie inne telewizje tylko wyciągają kasę od Polaków i nic w zamian nie oferują. One również wykonują bardzo ważną pracę. Ja mogę nie zgadzać się z przekazem tych mediów, mogę nie zgadzać się z narracją, która tam panuje, natomiast jestem przekonany, że o wiele lepiej jest, jeśli są media, nawet takie, które są krytyczne w każdym względzie wobec rządu, ale są media, które są kontrujące do telewizji sterowanej przez rząd, po to, żebyśmy mogli jako obywatele w jakikolwiek sposób obiektywnie wyciągnąć informacje i samemu ocenić to, co się dzieje. Gdybyśmy mieli jednostronny przekaz, byłoby to bardzo niebezpieczne. Pan dyrektor Dariusz Stenderski, bardzo proszę, wolność słowa zagrożona czy nie? No w jaki sposób, jeżeli już? Tak jak mówię, w tej chwili realizowany jest scenariusz węgierski. Podobna ustawa, trochę później wprowadzono to na Węgrzech. Panie pośle, niech pan będzie poważny. I na Węgrzech stawkę podatku podniesiono do 50%. To proszę sobie teraz wyobrazić, szanowni państwo, przed telewizorami w internecie, że nagle od państwa przychodów, od pierwszej złotówki płacicie 50% podatku, jeżeli prowadzicie działalność gospodarczą. No i wtedy mamy rzeczywiście wyraźne ograniczenie wolności słowa, bo większość z tych mediów musiałoby się zamknąć. To jest scenariusz, który został zrealizowany na Węgrzech, a w Polsce mamy pierwszy krok, bo ustawa ma bardzo podobną konstrukcję. A jeżeli mówimy, że to ma mieć jakiś sprawiedliwy wpływ na... Ale nie ma w niej mowy o 50%. To jest taka sama konstrukcja. A jeżeli to ma uzdrowić polską opiekę zdrowotną... No nie, bo no to, 50% to jest różnica chyba, czy ja się mylę? Ale pani redaktor, mówię, to jest taka sama konstrukcja, a później wprowadzić nowelizację podwyższającą ten próg i to nie ma żadnego znaczenia niestety dla polskiej schorowanej opieki zdrowotnej, bo przychody z tego wynosi 800 milionów złotych, czyli z czego około 70-80% ma pójść na Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli to jest połowa tego, co państwo oddało. No a nie potrzebujemy wsparcia, a czy uważa pan, że nie walczymy z pandemią, cały świat walczy z pandemią, no nie powinniśmy wszyscy razem się wspierać? Proszę mi to wytłumaczyć. Ale pani redaktor, w opiece zdrowotnej brakuje nie 800 milionów złotych, tylko 20 miliardów złotych. To nie w tę stronę należy iść. Poseł Prawa i Sprawiedliwości... Odczują to media, a nie będzie realnego wsparcia dla opieki zdrowotnej. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, słyszał pan, co powiedział pan. Nie chcę komentować i wracać do przeszłości, bo wiadomo, no pytanie, kto zostawił służbę zdrowia w takim stanie? No zaczęło się to od lewactwa, od tego jeszcze Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. No i się pan nie śmieje, bo to jest prawda. Partii Polski, panie pośle. Bo taka jest prawda, no bo w tej chwili państwo sobie możecie się kpić i śmiać Polakom w żywe oczy wtedy, kiedy jesteśmy w tak trudnej sytuacji. I pan będzie mówił o tym, że potrzebnie po polskiej służbie potrzeba 20 miliardów złotych. A skąd pan to lat wie? Rządzicie. A skąd pan to wie? No wyżeście, proszę pana, rządzicie po 45 roku. I a propos tych rządów, pana z lewicy poproszę na chwilę o ciszę, bo nie przerywajmy ale sobie. Ale wracając do sprawy. Otóż proszę państwa, każde pieniądze są potrzebne na służbę zdrowia. Każde pieniądze są potrzebne na inne działania, które w tej chwili są niezwykle potrzebne. I dziwię się, bo przede wszystkim tutaj panu posłowi Szramce, bo zasiada w polskim parlamencie i wie, w jakich w tej chwili jesteśmy dramatycznych momentach, że każdy grosz jest w tej chwili nam potrzebny. Tym bardziej, że my nie wyciągamy tego grosza od, można powiedzieć, od polskich podatników, tylko wyciągamy rękę po te pieniądze do firm, które działają na polskim rynku, a tutaj tych podatków nie płacą.
I ja się, tak jak powiedziałem, nie dziwię temu, co może mówić lewica, bo lewica nigdy raczej tutaj po naszej stronie stać nie będzie, po stronie tej takiej praworządności, bo to jest jak gdyby zrozumiałe. Ale dziwię się wam. Dobrze, panie pośle, ostatnie pytanie do pana na koniec tej rozmowy. Ustalaliście ten projekt z Solidarną Polską i z Porozumieniem? Pani redaktor, my jesteśmy w tak zwanych prekonsultacjach. Przecież ten projekt nawet nie wszedł jeszcze na rząd. Daliśmy go do oceny wstępnej opinii publicznej. Widzimy, co się dzieje. Widzimy, jaka jest reakcja. I teraz przychodzi normalna ścieżka legislacyjna, która najpierw musi stanąć na rządzie, później przechodzi przez komisję sejmową, jest pierwsze, drugie, trzecie czytanie. Później trafia pan, a tyle emocji już zostało. Jest jeszcze bardzo duża. A tyle emocji droga, już ten projekt wprowadził. Że panowie naprawdę jej po pierwsze nie czytali, a po drugie nie rozumieli. I tu stawiamy kropkę. Bardzo panom dziękuję. A tyle emocji już się pojawiło przy tym projekcie. Bardzo panom dziękuję za dzisiejsze piątkowe spotkanie. Było bardzo miło. Paweł Szramka, poseł Kukiz 15, Piotr Kaleta, dziękuję. Poseł Prawa i Sprawiedliwości i pan Dariusz Stenderski, dyrektor programowy Lewicy. Dziękuję, dobrego dnia.